Na. Ej, ty rozumiesz to? Ja właśnie tak, właśnie tak. 2003, widzę OZE teraz deską. Tak zaczynam hip-hopowy escort. Poskładany PC dawał radę lekko, a na MIDI można robić też to. Myślałem tylko o tym, wstawałem o 6 i na pierwszą lekcję znów się spóźnię. Odkrywałem nowe lądy, w głowie miałem lub gdzie, nagrywałem nowe zwroty u mnie. Potem kupiłem telefon, zapisałem rymy, każdy temat i ciekawe zbyty. Cofam się do dziś sam i słyszę progres, bo na bitach skaczę, robię co chcę. Ufam moim lekom, wypuszczam dalej dymy, mi się to pomysły urodziły. Rozwijam dalej plany i się rozpycham łokciem, immunitet na samowolkę. Mieliśmy w sobie więcej pasji, tak sądzę, zanim szedł autotune. Teraz widzą rap przez różowe gogle i chcą interview. Mieliśmy w sobie więcej pasji, tak sądzę, zanim wszedł autotune. Teraz widzą rap przez różowe gogle i chcą interview. Kiedy wchodziliśmy w temat, to nie było ziom Facebooka. Muzyka jak już grała, to z jamnika, nie YouTube'a, też mnie wzgórza. Wot molesta, kaliber, każdy z nas chciał być jak oni, za życie wersy dłubał. W domu kumpla pierwsza próba, bo nie było studia wtedy, nagrywanie przez słuchawki bez poprawek. Na ścianach wytłaczanki zamiast tapet, to hip-hop. Jak ktoś umiał robić beatbox, to dogrywał się do pętli. Szurek był zraj stopy, moc zajawki, dodać skręty. Wtedy dycha starczyła na dwa piwa i elemy. Nie brakowało weny, nie brakowało chęci, by do bitów z DJ-a pisać wersje jak Shakespeare. Osiedlowe akcje, parki, klatki, górki, ławki czy studzienki. Tak rodziła się kultura, która po dziś dzień w nas żyje. No i z perspektywy czasu jestem dumny, że tam byłem. Mieliśmy w sobie więcej pasji, tak sądzę, zanim szedł autotune. Teraz widzą rap przez różowe gogle i chcą interview. Mieliśmy w sobie więcej pasji, tak sądzę, zanim wszedł autotune. Teraz widzą rap przez różowe gogle i chcą interview. Mieliśmy w sobie więcej pasji, tak sądzę, zanim wszedł autotune. Teraz widzą rap przez różowe gogle i chcą interview. Mieliśmy w sobie więcej pasji, tak sądzę, zanim wszedł autotune. Teraz widzą rap przez różowe gogle i chcą interview.